Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony, ja tych grzybo. Dzisiaj cały na biało, tak się składa, w sumie nie cały na biało, ale to nieważne. Ważne jest to, że jesteśmy sobie na Overwatchiku. W sumie jakoś tak do was, czuję się tak, do was dawno tutaj nie gadałem, ale jednak się widzieliśmy. Raz, dwa, trzy, albo cztery dni temu, nie wiem jak to liczy. No. I jak macie jakiś pomysł na jakąś karę, którą mógłbym zrobić, jeśli na demku pojawiłby się 4, to dajcie coś w komentarzu. I wtedy sobie zrobimy taki odcinek właśnie. No i jeszcze zanim tutaj, w sumie już jesteśmy, wbijajcie, pamiętajcie, żeby wbijać na Instagrama, na Discorda, gdzie jeszcze? No i suba zostawić oczywiście, bo lecimy do końca stycznia po 3000 subów i tyle. A do końca roku po 10 tysięcy i myślę, że tutaj demko sobie możemy przewinąć, bo... Bo już wszystko jest po prostu jasne. A jak jest jasne wszystko, to już jest po prostu wszystko jasne i nie trzeba czekać na koniec. Jeśli coś jest już jasne przed końcem. Podczas tego jak przewijałem, to wiecie co? Jeszcze jednak się okazało, że nie wszystko było jasne, bo jeszcze się dowiedzieliśmy, że kolega umyślnie przeszkadzał dwa razy, na pewno. Dwa razy widziałem, że była taka sytuacja, że gra na ten swoich teammateów po prostu wykończył. Także przesłamy wercik 4 na tak, jesteśmy. Matko kochana, znowu ma pomiraż, znowu to pomijamy, przecież co to ma być? Nie do ID. Chyba nie dajcie jakieś fajne demka, przecież w ostatnim to co się działo, jeśli nie oglądaliście, to w prawym górnym rogu macie. Tam to przecież gość tam smokiem zabił gościa, taki bany hopy robił. I jeszcze tam skiny rozdawałem widzom za to jak będzie cheater. Chociaż werdykt chyba myślę, że pominiemy, daję tam 3 razy tak, raz nie. Dobra, czy mamy tutaj jakieś podejrzenie WH? Na razie nie. Czy tutaj zerka przez ścianę? Nie wie, ale był na A, także wie, że raczej nie ma nikogo. Tutaj A dostał info, że lecą. Teraz pytanie, co zrobi? No, no, jojojojoj, co to było za... Wiecie, nacelka przez ścianę. Mhm, mamy tutaj, proszę państwa. Ale myślę, że dobrze się ukrywa tutaj pan podejrzany. I to mi się podoba. Jeszcze tak jak w poprzednich oglądaliśmy tę podłogę. Uuu, ale tutaj już zwała na midzie, ale co to był za piękny Mołotow? Piękny panie. Jaka miejscowa, człowieku. Pół. No, bo normalnie by sobie, wiecie, mógł wychylić bardziej skanować tego smoka i po prostu go, no wiecie, no, wyeliminować. Oj, nie zobaczył chyba tego po lewej, bo za szybko się obrócił na celową do tego pośrodku. Tak mi się wydaje. Ale czy tak było, to nie jestem pewien. W ogóle jak tam wam oglądaliście odcinek z Wałbrzycha? Mam nadzieję, że tak i że wam się spodobało. Tylko jeśli tak i macie jakieś zastrzeżenia, to dajcie mi znać, bo wiecie, potrzebuję taką opinię zwrotną. Co zrobić lepiej, co dodać może, coś jakoś bardziej to wiecie, skonkretyzować. Mniej chaotycznie, o. Bo tam dosyć wydaje mi się, że to jest trochę chaotycznie. No ale wiecie, to był pierwszy taki film w sumie w zasadzie na moim kanale. A myślę, że w tym roku, znaczy nawet nie myślę, tylko wiem, jest plan, że w tym roku będzie takich filmów więcej, bo jest właśnie o tej serii, o której wam mówiłem kiedyś tam, to jest właśnie, jak będzie pierwszy odcinek z tej serii, to będziecie wiedzieć, że to jest ta seria, bo taka misja to jest w zasadzie fajna. Bawić się będę dobrze przy niej, nagrywając ją, robiąc ją. Uzupełniając te wszystkie, jakby wiecie, nie wiem, tam będzie jakaś liczba 1, 2, 3, 4, będę wiecie, tak zdobywał, można powiedzieć. Bo my tutaj nadal nie wiemy, co to jest grane, tak w zasadzie. Czy ma WH, czy nie ma. Ja bym dał, że ma. Ale nie jestem pewien. A tam musi być, oczywiście, bez wątpienia. Ale jak już jestem, jak już daję, no to nie wątpię, nie? Jestem pewny swego znania. Ma i tyle. Się pomylę, trudno. Ale ma WH. Mówię, bo on wie więcej niż tutaj na przykład kanarek. No zdecydowanie. WH ma, ale to nie wszystko. Tam mu nie wystaje? No przecież ciało mu wystaje. Co jest grane? No przecież wystarczy, żeby go wstawił. No what the fuck. Czy tam by jednego killa zdobył, bo mu tu wystawał. Tu też z skopika nawet nie musiał celować. To jest jakiś nubek ogólnie. Nubek z WH. No, nie wiem, czy ma przyspieszoną reakcję, czy nie.
a WPA Simo! O, pamiętajcie, moi drodzy, że musimy zrobić, nie? Kontrakt w końcu na WPA Simo, bo już... No. A w ogóle jaki jest wynik? Sprawdźmy, bo nie wiem w zasadzie. 11-10 i pan podejrzany jest pierwszy. 25 kili. 56% strzał w głowie. No ej, man, to na pewno nie ma. Tylko właśnie nie wiem, co teraz albo ucho. O! Piękny delikwent! Piękny delikwent, proszę państwa! 1-2! Wow, porobił Robina i Osła. Co dalej, co dalej, co tu się wydarzy? No! Ale urwał! Moi drodzy, na razie tutaj nic się nie dzieje. Czekali do końca w poprzedniej rundzie. O, Raszek na B, Raszek na B. Zobaczymy, co pan podejrzany zrobi w tej sytuacji. Zatrzymał ich na razie motowem, ale jakiś mądry jego kolega tego motowa zgasił smokiem, także mega tutaj kooperacja za... Wydaje się, no tak mi się wydaje, jestem na tyle prostym graczem, żebym tego jednego pokonał, to chciał iść po więcej i wiedziałbym, że są w tym przejściu, także tam stał, celował, a raczej bym nie pomyślał w tym czasie, że goleś orkiestra, że gościu tam sobie przeszedł na lewo, także nie wiem, ale może tylko ja taki jestem. Taki to daty jaki. Ugrał, nie, ale nie zdążył. No także w sumie nie ugrał. Także to nic nie zmienia. Dajcie znać, moi drodzy, co wy o tym sądzicie. Tutaj nasz gracz jest czysty, czy ma wucha, czy może nawet aimbota tam zauważyliście? Nie wiem. Dobrze, że się trafiło po dwóch tych takich demkach, gdzieś tam ci okrąglaki były. To tutaj w końcu jest, wiecie, mózg trochę wymaga tutaj pokminienia. Tylko czy teraz pan podejrzany to dobrze wykmini, żeby... No bańkę mu wchować są, nie? Banieczki. No i co? No dobra, zostaliśmy z takim czymś tutaj, takie zwieńczenie tego materiału dowodowego. Także ja dam. No, celowanie temu na pewno nic nie wspomagało. Chociaż chyba, że jakiś taki soft, ale no, to tego dam nie. No i WH. Gdzieś tam, gdzie niegdzie widziałem takie sygnały, że pan podejrzany może mieć te ULHK, bądź też coś innego, co podpowiada, gdzie są przeciwnicy. No i dam tutaj, że tak, trudno, może tak nie będzie, ale w sumie co z tego. No i tutaj też nie wystarczyłem dowody i tutaj też nic nie zauważyłem, żeby komuś przeszkadzał ze swoich teammate'ów, a wręcz to jemu przeszkadzali, na przykład gasząc mu mołotowy. No, ale myślę, że to było po prostu błąd komunikacyjny. No, a wy jeśli chcecie nie mieć błędu komunikacyjnego ze mną, to dajcie tam, napiszcie coś w komentarzu i dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że tutaj dotarliście i widzimy się już w piątek i trzymajcie się szybko, moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, narka!